No to jemy pierwsze śniadanko, marcheweczki. Na zdrowie. No to w drogę, jadę właśnie na lotnisko. Żegnamy piękną norweską pogodę, jak zwykle deszczową. Jestem właśnie na lotnisku, czekam sobie. Niestety w domu za dużo wypiłam wody, co skutkuje, że ciągle mnie gania do toalety, ale myślę, że jakoś damy radę. Tak, na lotnisku jesteśmy, wszyscy czekają. I czekamy na samolot. Tak więc chwilowo nigdzie nie jadę, bo mam, okazał się, samolot opóźniony o 2 godziny, więc jest super. To już trzeci raz w tym roku, jak mi coś takiego zdarza. Coś ostatnio nie mam szczęścia do samolotu. No nic, no czekam, mam nadzieję, że już więcej nie będzie opóźniony i dojadę dzisiaj do tego ośrodka. Dojechałam do ośrodka, jesteśmy w pokoju, były oczywiście przygody, bo jakby inaczej. Miałam rezerwację do pokoju na poddaszu, a przydzielono nam pokój na pierwszym piętrze, ale taka jedna pani, która dostała poddasza, chciała być na pierwszym piętrze, więc się zamieniłyśmy i ona zadowolona, ja zadowolona, więc pokój ogólnie przytulny, w ładnych kolorach fioletu, jest na poddaszu. Taki skromniutki, nieduży. Byliśmy na pierwszym posiłku, na obiadku, który nam zostawili. No, powiem tak, że no, szału nie ma. No, ale zobaczymy, jak będzie na kolacji o 18. Teraz pokażę wam łazienkę. Pokoik nie jest zły. Będzie dobrze. To pierwszy spóźniony posiłek po dłuższych przelotach, odlotach w samolocie mieliśmy dużo komplikacji, tak, opóźnienie, ale na szczęście nam odłożyli, to nieco objadły surówki, no, no to na zdrowie. Taki jest widok z okna, miejsce rekreacji, odpoczynku, widać, że ludzie sobie na leżaczkach leżą, odpoczywają, tak, tutaj chyba są zajęcia na zewnątrz, pod tym zadaszeniem. Moja kompanka, tak, tutaj. Nagrywamy się nawzajem. Czekamy właśnie na kolację. Z niecierpliwością, jeszcze 20 minut. A później pójdziemy w teren zobaczyć, rozejrzeć się, co w tym lesie się jeszcze kryje. Idziemy spacerkiem do centrum Gołubia. Jesteśmy już koło jeziorka fajnego. Ale dalej jest pustkowie. Nie ma nic. Cisza, spokój. Bardzo fajnie, przyjemnie. Właśnie wróciłyśmy z spacerku, byłyśmy w centrum, w bankomacie. Fajna, mała miejscowość, można się tutaj zregenerować, odpocząć, wyciszyć. Dużo lasów, jest fajny spokój. No, zakończamy dzień pierwszy, dałyśmy radę. Nie jest tak źle, do ubikacji się ciągle chce chodzić, bo jednak dużo wody trzeba pić. Idziemy do środka położyć się. No i zobaczymy, jak będzie samopoczucie jutro, w dniu drugim. Widzimy się na śniadanku. Do zobaczenia, cześć!